Goście na cztery ręce. W naszym studiu cały czas są Adrian Franc i Tomasz Lebiocki, ale nastąpiła mała zmiana. Tym razem Tomek przy stole, a Adrian na scenie i pokazuje kolejne triki. Tomek, co tym razem widzimy? Tym razem widzimy Adriana. O, i na piłeczce. To też kiedyś jajo się zrobi, jak chyba się siada na piłkę, tak? Ale krótki czas tam nic się nie stanie. Adrian jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zawodników w kraju. Jego gra to jest głównie upper i sit down, na który daje większy nacisk. Jest to bardzo kreatywny zawodnik. Ja właśnie widzę kreatywność. Adrian wykonuje takie bardzo mechaniczne ruchy właściwe. Tak to wygląda, jak jakiś taniec. Piłka się przemieszcza. Czy te wszystkie tutaj ruchy, które piłka wykonuje na głowie Adriana, czy to jest jeden trik, czy to jest kilka różnych trików i można je podmieniać? Nie, to są właśnie, to jest kilka trików i tak naprawdę wszystkie te triki są łączone i nazywamy to kombem we freestylu. Także można powiedzieć, że ilość trików jest niezliczona, tak naprawdę. Każdego roku zdarzy się, że na świecie pojawi się nowy trik wymyślony przez innego freestylera. Ale teraz jest całkiem przyjemnie, bo można sobie posiedzieć przynajmniej, odbijając piłkę. Tak. A nie, już było trzeba pilnować. Wydawałoby się, że można odpocząć teraz troszkę, ale to jest męczące. Tak. Ale ja tutaj zauważyłem jedną rzecz, ponieważ jak piłka kręci się gdzieś na głowie, czy na kolanie, czy na innej części ciała, to Adrian tak też kręci palcem, żeby ta piłka lepiej się kręciła. Czy to jest jakaś pomoc, czy to jest coś tutaj zdalnie sterowane? Tak. Czyli to są flirty z kamerą i z publicznością. Zastanawiam się, czy każda piłka nożna się nadaje do takich trików, czy to jest tak, jak wspomnieliście na początku, że są różne dziedziny narciarstwa na przykład i oczywiście każda dziedzina się posługuje swoimi nartami, to tak samo jest z piłką nożną właśnie, że do trików Tutaj zależy od freestylera, bo niektórzy wolą piłki bardziej napompowane, czyli one są praktycznie jak kamień dobite, inni znowu wolą piłki, które są mniej napompowane. Są też piłki stworzone specjalnie do freestylu, także wybór jest naprawdę duży i to zależy po prostu od zawodnika. Ale rozumiem, że wybiera się spośród takich normalnych piłek jak do gry? Nie ma specjalnych sklepów na przykład dla freestylerów. Słuchajcie, Pojawiają się. Ale czy ten sport jest niebezpieczny? Czy zdarzają się kontuzje? Czy może być jakaś niemiła sytuacja? Czy mieliście w historii uprawiania tego sportu takie sytuacje, że coś wam się stało? Tak, no jak w każdym sporcie, no wymagana jest tutaj na pewno rozgrzewka przed rozpoczęciem gry i zdarzały się jakieś zwichnięcia, nadciągnięcia mięśni, problemy z pachwinami, także tak samo sport kontuzyjny jak każdy inny. Głowa pewnie boli od takiego odbijania ciągłego. O, głowa nie. I od kombinowania, co teraz zrobić. Adrian, to zapraszamy już tutaj do stołu. Dziękujemy bardzo za pokaz. Wielkie brawo. Wspaniale. Zdecydowanie. Za chwilę wracamy do rozmowy. Adrian Franc i Tomek Lebiocki są naszymi gośćmi. Rozmawiamy dzisiaj o freestyle futbolu i muszę wam, chłopaki, coś zdradzić poza anteną. Kiedy wyszliście na chwilę ze studia, Kamil się przymierzał już do waszej piłki. Coś ale mało brakowało, kostkę już sobie skręcił, więc jednak to nie jest moja dyscyplina. Ale tak się zastanawiam, gdyby ktoś chciał spróbować, gdzie tego się można nauczyć? Czy to jest tak, że trzeba polegać tylko na tym, co można znaleźć na przykład w internecie, tak jak wy zaczynaliście od jakichś filmików, czy może są już jakieś szkolenia albo jakieś szkoły? Znaczy no w tej chwili, to jest taka dyscyplina troszkę dla samouków, trzeba poświęcić sobie... Na chwilę obecną. Tak, na chwilę obecną, zgadza się. Trzeba troszkę tam poszukać w internecie różnego rodzaju tutoriale i tam właśnie jest pokazane, jak można nauczyć się tych podstawowych trików, prawda? Tam to już jest, one są rozłożone na czynniki pierwsze, także myślę, że każdy, kto opanuje żonglerkę, jest w stanie z tych tutoriali nauczyć się czegoś więcej. Mogliśmy zobaczyć przed chwilą, że freestyle opanowaliście do perfekcji, ale co później można z takimi umiejętnościami zrobić? Jak można to sprzedać? Czy to są jakieś pokazy, czy to są jakieś specjalne wydarzenia, czy przerwy w trakcie piłkarskich wydarzeń? Gdzie można was zobaczyć? Dzięki freestyle'owi tak naprawdę można pokazać się na wielu imprezach.
czy to sportowych, czy jakichś innych kulturalnych, rozrywkowych. Mieliśmy okazję występować na meczach Ekstraklasy w przerwach, także jest to naprawdę duży sukces dla nas. Na meczach też podczas Mistrzostw Europy tutaj u nas w kraju. Także no, możliwości są bardzo duże. Na pewno no jest różnego są rodzaju właśnie imprezy, gdzie gdzie jesteśmy jakby zapraszani, prawda, i można sobie zobaczyć nasze tam umiejętności. Chciałem właśnie jeszcze dodać, że właśnie przy okazji wielkiej imprezy, jaka miała miejsce u nas w kraju właśnie w zeszłym roku. Euro, znaczy się. Dokładnie. Mieliśmy okazję właśnie na różnych imprezach towarzyszących, prawda, temu właśnie tej imprezie Mistrzostw Europy i było to przeróżnorakie imprezy typu jakieś turnieje dla dzieciaków czy tym podobne, także no okazji jest wiele, po prostu trzeba też się znaleźć na takiej imprezie i Anusz Widelec może też będziemy. Ale żyć się pewnie z tego jeszcze nie da, przynajmniej w Polsce. Jak to wygląda za granicą? Czy są takie kraje, gdzie to jest bardzo rozwinięta dyscyplina? Znaczy w Polsce tak naprawdę żyją z tego nieliczni. Na pewno da się z tego wyżyć, bo mamy już przykład tego. Za granicą na pewno w większym stopniu. No i my też z Adrianem dążymy do tego, żeby to była jakaś nasza przyszłość, prawda? Paradoksalnie można dodać to, że Polska jest jednym z najlepszych krajów na świecie, a jednak u nas, jeżeli chodzi o takie sprawy czysto organizacyjne, no jest ciężko, bo zawodnicy za granicą, no jest wielu, którzy normalnie żyją, utrzymują się z freestyle football. No u nas jeszcze daleko, ale jest jakieś światełko w tunelu, także może kiedyś. Ale skoro przez tyle lat ćwiczycie freestyle, zastanawiam się, czy jeszcze możecie oglądać mecze piłkarskie. Czy was to cały czas interesuje, czy jednak tylko freestyle? No z przyjemnością. Na pewno to ciekawsze. Czyli wszędzie, gdzie jest piłka, to są emocje i dalej to jest wasza największa pasja. Oczywiście, no tego się zaczęło i na tym nie poprzestaniemy chyba. Tak. Zastanawiam się jeszcze, jak wyglądają zawody we freestyle futbolu. Co tutaj jest oceniane? Czy oceniana jest całość występu, ilość tych trików, combo, tak? Jak to się nazywa, czyli te kombinacje między nimi? Jak to wygląda? Zawody sędziowane są zazwyczaj przez trzech sędziów. No i oceniana jest kreatywność, opanowanie tej futbolówki, pomysłowość i zgranie tych wszystkich trików do siebie i też gra pod muzykę. Także sędziowie wybierają z tego wszystkiego najlepsze pokazy, najlepsze osoby. Dobrze, panowie, to na koniec, jeżeli ktoś chciałby was znaleźć, zobaczyć wasze triki, czegoś się jeszcze o was dowiedzieć, to jak można was szukać? Znaczy na pewno przez portal Facebook, oczywiście można wpisać w wyszukiwarce nazwę naszej ekipy Airstyle. Jak się pisze, można znaleźć na fanpage'u czwórki. I tam właśnie mamy różne ciekawe newsy odnośnie naszej działalności, odnośnie pokazów i tego, w jaki sposób zajmujemy się freestyle football i promocją freestyle football w Polsce. Można też pooglądać na pewno filmy, jeżeli ktoś nie mógł zobaczyć dzisiaj, jak chłopaki wykonują triki, no to będzie miał jeszcze szansę, żeby to zrobić w internecie. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę. Również, naszymi gośćmi byli dzisiaj Adrian Franz i Tomasz Lybiot.